Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 6. modułu kursu Podstawy architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Tam, gdzie rosną tylko iglaki, brakuje liści, które można kompostować czy pozostawiać jako ściółkę. Ponadto z opadłych liści bardzo chętnie korzystają ptaki, które wśród nich ukrywają swoje lęgi. Na iglakach nie rozwijają się piękne kwiaty zwabiające owady. Dlatego do ogrodów chętnie wprowadzane są drzewa i krzewy liściaste, których grupa jest bardzo bogata i różnorodna, dzięki czemu możliwe jest dobranie roślin na różne stanowiska i do różnego typu nasadzeń. W tej części szkolenia zapoznamy się z formami zadrzewień. Solitery to drzewa lub krzewy rosnące pojedynczo na otwartym terenie, szczególnie eksponowane. Wśród drzew i krzewów liściastych są to między innymi wiązy, hortensja krzewiasta, brzoza brodawkowata, gledicja trójciernista, katalpa, bóg pospolity, jaśminowiec panieński, pęcherznica kalinolistna, klon palmowy, klon srebrzysty, klon tatarski, kasztanowiec czerwony. Grupy. Do takich nasadzeń przydatne są między innymi wrzos pospolity, wrzosiec czerwony, lilak pospolity, leszczyna turecka, dereń biały, budleja Dawida, azalia pontyjska. Żywopłoty naturalistyczne, grupa różnorodnych krzewów lub oraz niskopiennych drzew posadzona w pozornym nieładzie. Spełniają swoją funkcję, pasują do otoczenia, nie rażą nieregularnością i wtapiają się w krajobraz. Naturalistyczne pasy żywopłotowe składają się zwykle z kilku grup roślin. Najwyższe z nich to drzewa wyrastające na kilkanaście metrów wysokości. Najniżej rosną zwykle krzewinki, zioła, byliny i trawy. Średnie piętro tworzą duże krzewy lub drzewa o krzaczastym pokroju. Żywopłoty formowane. Spośród gatunków liściastych zaleca się między innymi klon polny, klon tatarski, berberys, bukszpan wiecznie zielony, karaganę syberyjską i inne. Żywopłoty nieformowane. Stosuje się berberys Thunberga, pięciornik krzewiasty, porzeczkę alpejską, ałycze, kalinę hordowinę i inne. Przydatność na żywopłoty nieformowane wykazują przede wszystkim krzewy lub niskie drzewa o wysokości kilku metrów, wyprostowanym pokroju, pięknie kwitnące oraz mające ładne, najlepiej zimozielone lub przebarwiające się jesienią liście. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.